Cześć, dziś kolejny film z serii bestsellerów ubiegłego roku. Poprzednio było o kaskach i o rękawicach, a dzisiaj będzie o odzieży. Będą trzy komplety turystyczne z membraną, a także kurtka oraz spodnie do jazdy w upałach, do jazdy w lecie. Żeby nie przedłużać, ja mam na imię Mariusz, w roli modela występuje Andrzej. Witamy na kanale Tylko Jazda, zaczynamy! Na pierwszy ogień Revit Defender 3 GTX3, czyli trójwarstwowy komplet turystyczny z membraną Gore-Tex, czyli najlepszą obecnie membraną na rynku. Czym wyróżnia się ten komplet? Przede wszystkim stylistyka. Moim osobistym zdaniem Revit tworzy najładniejszą odzież motocyklową, natomiast jest to moje osobiste zdanie. Poza świetną jakością wykonania mamy tutaj bardzo szeroki zakres regulacji, co jest istotne, jeżeli jeździmy w odzieży trójwarstwowej, ponieważ z każdą wyjmowaną warstwą odzież staje się bardziej luźna, więc musimy ją bardziej dopasowywać. Zwróćmy uwagę na świetne panele piersiowe wentylacji z zapięciem typu feedlock, czyli zapięciem magnetycznym. Nie trzeba tu niczego rolować, zwijać, po prostu nawet w trakcie jazdy bez większych problemów odczepiamy, zapinamy i się trzyma. Warto też zwrócić uwagę na to, że kurtka jest przemyślana, dlatego że wentylacja, wyloty ciepłego powietrza z tyłu są poprowadzone po bokach protektora, więc niektórzy producenci stosują na środku wentylację, no i wtedy niestety protektor blokuje nam możliwość oddychania membrany. W odzieży turystycznej bardzo pożądana jest duża ilość kieszeni i tu tych kieszeni mamy naprawdę sporo. Na pewno warto zwrócić uwagę na kieszenie z przodu kurtki, ponieważ są one zapinane na zamek, no i moim osobistym zdaniem jest to najlepsze możliwe rozwiązanie. Bardzo łatwo jest taką kieszeń rozpiąć, zapiąć w rękawicach, nie męczyć się z rzepami, z napami. I również warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ogromną, pojemną kieszeń z tyłu, dwustopniową. W formie zapiętej możemy zmieścić do tej kieszeni podpinkę ocieplającą. Natomiast jeżeli chcemy podpinkę i membranę spakować do tyłu, również mamy taką możliwość. Kieszeń jest rozpinana na zamek. No i staje się bardzo pojemna. No na tyle pojemna, że myślę, że gdybym jechał na 2 dni gdzieś na wycieczkę, byłbym się w stanie spakować tylko do tej kieszeni. Czyli naprawdę pojemna kieszeń. Miejsca na brzuch. Miejsce na brzuch jest. Tak, tak. Kieszeń to słuchaj, to tam... Na 6 piw wejdzie. No właśnie miałem mówić, że 8, bo się mieszczą 2-4 paki, ale nie mogę tego powiedzieć, że będzie do przebitek. No i kieszeń jest na tyle pojemna, że zmieścimy tam 2-4 paki. Oczywiście Coca-Coli. Jeśli chodzi o wentylację na spodniach, również mamy tutaj bardzo obszerne panele wentylacyjne, również zapinane na zapięcie feedlock, a także wzmocnienia ze skóry na wewnętrznej stronie ud, dzięki którym, jeżeli jeździmy w deszczu, lepiej trzymamy się baku, czy też lepiej trzymamy się siedzenia. Nie będzie nam się to tak, aż tak bardzo ślizgać. Warstwa membrany Gore-Texowej jest zaprojektowana w taki sposób, że nie zdradza poza logiem praktycznie niczym, że jest to element odzieży motocyklowej. Śmiało możemy wykorzystać warstwę tej membrany razem z podpinką lub też bez, jako kurtka do wyjścia gdzieś, gdzie jesteśmy w podróży, czyli taki, można powiedzieć, softshell. Kolejny bestseller to Modeca Pan Americana 2, czyli komplet niemieckiego producenta, bardzo popularnego na polskim rynku ze względu na to, że w swojej półce cenowej oferuje bardzo wysoką jakość w stosunku do ceny. Wykonana jest ona z kordury 1000 oraz taktelu. Kordura 1000 to materiał bardzo odporny na ścieranie oraz na topnienie i jest on zastosowany w najbardziej newralgicznych miejscach, najbardziej podatnych na rozdarcie. Natomiast taktel charakteryzuje się po pierwsze również wysoką odpornością na ścieranie, natomiast jest materiałem bardzo szybko schnącym, aż 8 razy szybciej schnącym niż bawełna. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, komplet ten certyfikowany jest na podwójne A, co jak na odzież na tej półce cenowej jest wynikiem rewelacyjnym. Na przykład dostajemy tu pełen zestaw protektorów, protektory barkowe, protektor pleców, protektory na łokciach, sastek poziom drugi. Mamy już je w cenie. Jak na komplet trójwarstwowy, kurtka jest bardzo dobrze dopasowana. Również mamy tutaj bardzo duży zakres regulacji oraz świetną wentylację, rozwiązanie podobne do Revita, czyli wentylację piersiową z zapięciem magnetycznym feedlock. Jeżeli chodzi o spodnie, również mamy tutaj magnetyczne zapięcie feedlock i są to obszerne panele, które wpuszczają naprawdę sporo powietrza podczas jazdy. Również mamy tutaj wzmocnienia w okolicy ud ze skóry, a także wzmocnienia w okolicy buta.
u dołu nogawki, dzięki którym, jeżeli mamy twardy but, na przykład but z zawiasem, no jest mniejsza szansa, że gdzieś tam podczas ocierania materiał nam się rozedrze. Membrana nie jest już tak estetycznie zaprojektowana jak w przypadku Revita. Tak już podpinka zaprojektowana jest bardzo estetycznie, no i możemy wykorzystać ją do jakichkolwiek potrzebujemy celów, nie tylko motocyklowych. Kolejny plus dla Modeki. Odzież trójwarstwowa ma rzesze zwolenników ze względu na uniwersalność, ponieważ w takiej odzieży możemy jeździć przez cały sezon, w zależności od tego, jak sobie zmodyfikujemy dane warstwy. Czy jeździmy w samej kurtce i spodniach, czy też mamy zapiętą podpinkę oraz membranę. Natomiast za tą uniwersalność płacimy pewną cenę, ponieważ jeżdżąc we wszystkich trzech warstwach, taka odzież jest dosyć ciężka, a także w pewnym zakresie krępująca ruchy. Co jeżeli chcemy kurtki, która jest elastyczna, która jest lekka i jednocześnie w 100% wiatroszczelna i wodoodporna? Z pomocą przychodzi nam fiński producent Rukka. Raimo Air Pro to komplet wykonany w technologii goreteksowego laminatu. Czyli jest to komplet jednowarstwowy, gdzie membrana Gore-Tex jest na stałe zlaminowana z warstwą zewnętrzną. Dzięki czemu zarówno kurtka, jak i spodnie są niesamowicie lekkie, a także bardzo elastyczne, więc ten komplet zapewnia nam bardzo dużą swobodę ruchu. Czym różni się od odzieży trójwarstwowej? Już zewnętrzna warstwa jest w 100% wodoszczelna i wodoodporna, więc nie potrzebujemy dodatkowej przeciwdeszczówki. Raimo Air na polskim rynku występuje w dwóch wersjach. Raimo Air oraz Raimo Air Pro, którą właśnie omawiamy. Ta druga wersja różni się tym od podstawowej, że jest już wyposażona w komplet protektorów renomowanej firmy D3O. Tak więc mamy tutaj protektor pleców, protektor barków oraz łokci poziomu drugiego. I co warto wspomnieć, są to protektory ażurowe, protektory wentylowane. Dlaczego jest to istotne w przypadku odzieży z Gore-Texem, z membraną? Dlatego, że dzięki temu, że protektory są wentylowane, membrana ma możliwość oddychania właśnie poprzez protektor. Jest również bardzo przemyślane rozwiązanie. W przypadku Rukki warto wspomnieć o bardzo szerokim zakresie regulacji. Mamy tutaj i napy regulacyjne, i paski regulujące, co jest ważne w przypadku odzieży jednowarstwowej, ponieważ czasem chcemy doposażyć kurtkę w jakiś polar lub też inny element ubioru, dzięki któremu będzie nam cieplej. Oczywiście możemy jeździć tylko w bieliźnie termoaktywnej, no ale gdy jest faktycznie zimno, czasem chcemy się doposażyć. O czym należy wspomnieć w przypadku odzieży z laminatu? Przede wszystkim są to komplety mniej uniwersalne niż odzież trójwarstwowa. Bo o ile w odzieży trójwarstwowej możemy jeździć przez cały sezon, również w lecie, tak już w przypadku laminatu Gore-Texu powyżej 25 stopni będzie nam ciepło. Będziemy się pocić, mimo otwartej wentylacji możemy się gotować. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest posiadanie drugiego kompletu typowo na lato. Jeśli jeździmy w laminacie goreteksowym i potrzebujemy letniej kurtki, albo po prostu potrzebujemy kurtki letniej, uniwersalnej, turystycznej, świetnym wyborem będzie Revit Levante 2. Kurtka bardzo uniwersalna, do jazdy latem w wysokich temperaturach, dzięki temu, że mamy tutaj bardzo duże panele meshowe w technologii Steel Mesh na całym przedzie kurtki, a także na rękawach, co podczas jazdy w upałach, których w ostatnich sezonach nam nie brakuje, zapewnia dopływ bardzo dużej ilości chłodnego powietrza. Kurtka, którą możemy śmiało wykorzystywać w turystyce, do jazdy codziennej, na dojazdy do pracy, do jazdy po mieście. Bardzo uniwersalny model. Levante jest dopasowana świetnie, a to za sprawą tego, że Revit sam jest producentem protektorów. Nie korzysta z protektorów firm zewnętrznych, a tworzy protektory do swoich kurtek, dzięki czemu są one idealnie dopasowane, przez co kurtki Revita, czy też inny typ odzieży Revita, leży po prostu bardzo dobrze. Co jeszcze wyróżnia tą kurtkę? Dwie duże kieszenie do jazdy turystycznej z przodu, duży zakres regulacji, a także bardzo istotna kwestia. Jest to kurtka dwuwarstwowa, posiadająca membrany Hydratex, wodoodporną, wiatroszczelną i oddychającą, dzięki czemu
podczas jazdy w upalne dni, gdzie wiemy, że nie będzie padać, wypinamy membranę i chowamy do tylnej kieszonki lub też zostawiamy w domu. Co jest też ważne w przypadku tej membrany, możemy ją założyć nie tylko pod kurtkę, ale i na kurtkę, czyniąc z niej komplet przeciwdeszczowy. Bardzo praktyczne, bardzo uniwersalne rozwiązanie. Podsumowując, świetnie uszyty, bezpieczny, bardzo komfortowy i uniwersalny zestaw do jazdy w najcieplejszych porach roku, ale i w nieco chłodniejszych dzięki zastosowanej membranie. Kurtkę na lato już mamy, a co ze spodniami? Siema przechodzi nam z pomocą, ostatni piąty już bestseller. Następca bardzo popularnego modelu Shima Giro 1 doczekał się wersji drugiej, czyli Shima Giro 2. Nadal jest to ta sama konstrukcja, którą tak wiele osób chwali, lubi i poleca, natomiast udoskonalona. Zniknęły już mankamenty, które miała poprzednia wersja, czyli zdzierający się odblask, a także użytkownicy narzekali na zamek po wewnętrznej stronie spodni od nogawek, który w niektórych motocyklach rysował elementy. W dwójce zamek przeniesiony jest już na zewnątrz, więc nie ma możliwości, że cokolwiek będzie nam rysował. Dlaczego są to tak dobre spodnie na lato? Przede wszystkim materiał. Jest to bawełna z kocem kewlarowym w najbardziej newralgicznych, narażonych na rozdarcie miejscach, a także z protektorami poziomu drugiego na kolanach oraz poziomu pierwszego na biodrach. Co ważne w przypadku protektorów, bardzo prostym, szybkim ruchem wyjmujemy protektory, gdy dojeżdżamy na przykład do pracy lub też gdziekolwiek, gdzie będziemy spędzać więcej czasu, przekształcając te spodnie w normalne, cywilne spodnie, w których komfortowo możemy spędzić cały dzień. Protektory są wyjmowane z zewnątrz, więc nie musimy zdejmować spodni, żeby je przekształcić w normalne, cywilne spodnie. Bardzo na plus, bardzo elastyczne i bardzo praktyczne w użytku w lecie, no i tam, gdzie nie jeździmy z wysokimi prędkościami. No, dojazdy do pracy, na chodzenie w pracy, na dojazdy po mieście. Świetne spodnie. Nie dziwię się wcale, że są bestsellerem. Wiesz, że ja to wykorzystam w filmie. Właśnie. No i tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. Cześć.